drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, drogie rodziny tej wspólnoty, które tutaj pod krzyżem i przy ołtarzu potwierdzacie tajemnicę własnych powołań, otrzymanych łask i własnej misji wobec świata, z tą szczególną wspólnotą, za którą się modlimy dzisiaj, ludzi lotnictwa i wszystkich związanych z nim branż. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jedynym odkupicielu człowieka, stajemy po raz kolejny na szczególnym progu łaski, jakim dla ludzi wierzących jest czas Adwentu. Poprzez refleksję i modlitwę mamy stać się ludźmi czuwającymi, aby tym bardziej głębiej przeżywać tajemnicę przyjścia Syna Bożego na świat, który przyszedł, spełnił obietnicę, spełnił tęsknotę Boga za człowiekiem. Ale tęsknota człowieka za Bogiem jest nieustannym procesem, przechodzącym również przez serce każdego z nas. Nic dziwnego, że niemal od początku chrześcijanie zaczęli liczyć czas ludzki według narodzenia Jezusa Chrystusa. Dostrzegamy jednak, że świat, który nas otacza, rozumie Adwent i spełniający go czas Bożego Narodzenia na swój sposób i intensyfikuje krzykliwe propozycje reklamowe, aby je zamienić jedynie na sukces finansowy. Przyznam się, że już właśnie na alei, która jest aleją pielgrzymkową, od kościoła świętego Zygmunta aż po Jasną Górę, stoją naprawdę już olbrzymie kramy wszelkiego rodzaju branż i usług. I wszystko już krzyczy świątecznie, do konsumpcji, a nie dla zamyślenia i drogi. Nie odmawiamy prawa, ale czas nie jest jeszcze ten, który powinien być przez nas tak celebrowany. Dlatego wejdźmy w głębię czytań Słowa Bożego, które wzajemnie się dopełniają. Jeśli bowiem z wiarą nie wsłuchamy się w ten głos adwentowych pytań, daremne będzie każde ludzkie słowo, które wypowiadamy później wobec siebie. Prorok Izajasz każe nam dobrze odczytać modlitwę Izraelitów, którzy zamiast życia w wolności pozostawali ciągle w niewoli Babilonu, którego potęga zdawała się wskazywać, że bieg historii wymknął się z rąk Boga, że Bóg o nich zapomniał. I w tym trudnym doświadczeniu wiary najpierw uznają swoje grzechy. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak że serca nasze są nieczułe na bojaźń przed Tobą? Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się uchwycić Ciebie. A pomimo tej sytuacji, zdawałoby się bez wyjścia, pojawia się światło nadziei na drodze nawrócenia i modlitwy. I dlatego słyszymy słowa: obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Tyś Ojcem naszym. My wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. Przyznajmy, że uświadomienie sobie naszego odchodzenia od Bożych dróg i zwrócenie się na powrót do Niego jest dla człowieka wierzącego pierwszym zadaniem adwentowym. Z kolei święty Paweł, jak kiedyś do Koryntian, woła do nas jasno, że już samo oczekiwanie na przyjście Boga w Jezusie Chrystusie jest darem. W Nim zostaliście wzbogaceni we wszystko, nie doznajecie braku żadnej łaski. Słyszymy kolejne jego zapewnienie, że ten sam Bóg szukany przez nas i wzywany będzie umacniał nas aż do końca, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa, bo wierny jest Bóg, który nas powołał do wspólnoty ze sobą. Przypomnijmy jeszcze raz wołanie Ewangelii, które będzie powracało. Czuwajcie, abyście nie ulegli pokusie owej pozornej nieobecności Boga, tak jak Izraelici w niewoli. Boga, który niespodziewanie przyszedłszy, będzie miał prawo rozliczyć nas z darów nam powierzonych.
Ta świadomość i oczekiwanie na Jego przyjście nadaje naszemu życiu całkiem inny wymiar, głębię i sens. I uczył nas święty Jan Paweł II, że każdy człowiek idzie przed siebie, świat idzie przed siebie, ale iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu. Drodzy bracia i siostry, wspomniany święty Jan Paweł II w czerwcu 1997 roku wołał do nas: żyjemy w czasach duchowego chaosu, zagubienia i zamętu, w których do głosu dochodzą różne tendencje liberalne i laickie. Często w sposób otwarty wykreśla się Boga z życia społecznego. Wiarę chce się zredukować do sfery czysto prywatnej, a postępowanie moralne ludzi wierzących włącza się w jakiś szkodliwy relatywizm. Szerzy się obojętność religijna. Obserwując życie, możemy tylko potwierdzić, że upłynęło już przeszło 20 lat od tego wołania, a wciąż jest ono aktualnym wyzwaniem, aby uznać życie, że jest darem od Boga i tylko On jest Panem życia i nikt inny. Stoi przed nami zadanie, by móc na nowo zafascynować się godnością i pięknem tego daru na każdym etapie, od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. I dlatego nie możemy samobójstwa uznawać za prawo człowieka do odebrania sobie życia. Życie otrzymaliśmy z rąk Boga i do Boga należy. A my otrzymaliśmy jako dar w czasie. Dlatego rozumiemy, że Kościół musi wypowiadać się na temat współodpowiedzialności za dar życia. Otrzymał tę misję od samego Chrystusa i jest odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii życia w każdym czasie i w każdym pokoleniu. Tymczasem w świecie obserwujemy obraz wysoce niepokojący eliminowania ogromnej ilości istnień ludzkich nienarodzonych lub zbliżających się do kresu życia. Przepisy państwowe uchylane w parlamentach świata nie tylko ujawniają w tych tematach jakieś dziwne zaciemnienie moralne sumień, ale przyczyniają się do jego spotęgowania. Drodzy bracia i siostry, wśród wszelkich przemian, które stają się naszym udziałem, szczególnie konieczne jest stanowcze potwierdzenie, że małżeństwo i rodzina stanowią wyraz zamysłu samego Boga i są wspólnotą życia i miłości otwartej na przyjęcie nowych istot. Odkrycie godności i wartości każdego dziecka, uczył nas święty Jan Paweł II, polega na tym, że świadczy ono o miłości Boga Stwórcy i Ojca, który pragnie człowieka dla niego samego i niezależnie od sprawności czy niepełnosprawności, której człowiek doświadcza. Znów zauważmy aktualność wołania Jana Pawła II. Czyli on jest wśród nas. On dalej woła. I niech tutaj pewnym obrazem będzie obraz filmowy, który dedykuję wspólnocie lotników. W filmie szwedzkiego reżysera Ingmara Bergmana, jak w zwierciadle, jest taka scena końcowa, kiedy helikopter sanitarny unosi się w górę z ciężko chorą matką i żoną. I dziecko, które stoi przy ojcu, w pewnym momencie, kiedy helikopter już zaczyna ginąć na horyzoncie nieba, stawia bardzo ważne pytanie. Tatusiu, czy Pan Bóg nam ją ocali? Przecież my ją kochamy. I kochani, to jest właśnie podstawa, że rodziny nasze muszą być wspólnotą życia i miłości. I miłości i życia. I wtedy dopiero rozumiemy, że Pan Bóg nawet zabierając nam po ludzku życie, zabiera je, dlatego że uznaje, że w tym momencie to życie przed Nim ma wartość.
również nieraz ofiary, tak jak się to często zdarza w waszej pracy i w waszej służbie. Czyż tego samego zdumienia, miłością nie doświadcza każda rodząca matka? Zdumienia nad darem życia, które przekazuje. Jak nie dziękować Bogu za dar macierzyństwa i ojcostwa, kiedy matki i ojcowie w oczach swoich dzieci rozpoznają błysk serca miłości rodzinnej i nadzieje, które są z nią związane. Dlatego w duchu wiary i odpowiedzialności trzeba nam demaskować zagrożenia idące z laickiej mentalności skierowanej przeciwko życiu. Przyznajmy bowiem, że jesteśmy nie tyle zdumieni, co zaskoczeni propozycjami idącymi ze świata wobec dziecka. Na przykład, od kilku lat początek roku szkolnego związany jest z dziwną świecką tradycją propagowaną przez media, a mianowicie kwestionowaniem obecności religii w szkole. Niektórzy posuwają się jeszcze dalej, twierdząc, że ona jest źródłem przemocy, nietolerancji, wojen. Stawiamy więc pytanie, jaka jest prawda o polskiej szkole, skoro ponad 90% rodziców dzieci życzy sobie ich udziału na lekcjach religii? A zatem mamy prawo zapytać, kto ma pierwsze prawo zadecydować o wychowaniu dzieci i młodzieży? Rodzice czy komisje ze świata polityki? Drodzy bracia i siostry, Adwent to czas nadziei Kościoła. To dar dla nas wszystkich, aby rozpoznawać prawdę o Bogu, ale i o sobie. Rozeznawać zagrożenia i szukać dróg promujących dar życia. Dlatego prosimy dzisiaj Maryję, patronkę tego czasu Adwentu, również w tajemnicy Matki Bożej Loretańskiej. Uproś nam łaskę niezawodnej nadziei i miłości w naszych rodzinach i w naszych wspólnotach. Amen.